Jeżeli tamte ciemności wywołane zostały przez czary, to ocknąłem się bynajmniej nie w świecie snu, aczkolwiek bardzo chciałem w to uwierzyć. Wprawdzie nadal siedziałem na honorowym krześle przy kamiennym stole, lecz sala wypełniona była po brzegi tłumem, a była naprawdę wielka. Kiedy jednak próbowałem skupić uwagę na kimś z tłumu, zebrani zdawali się zasłaniać przed moim wzrokiem i mogłem dostrzec tylko zamglone kontury postaci i przyćmiony kolor szaty. Nie zobaczyłem wyraźnie żadnej twarzy. Wielu z obecnych przypominało mnie samego, ale nie brakowało tu innych istot, które swobodnie, jak równie tamten, poruszały się w tłumie. Niektóre były piękne, inne zaś groteskowe. Wiedziałam, że trwa uczta, że zgromadzono się z jakiegoś ważnego powodu. Wyczuwałam to tylko, gdyż dźwięki były tak przytłumione, tak oddalone ode mnie, że raczej brzmiały jak szum fal bijących o brzeg morza. Pochyliłem się do przodu, starając się skupić na jakiejś jednej twarzy, wpatrywać się w nią, dopóki nie zobaczę wyraźniej rysów, lecz wciąż coś mi w tym przeszkadzało. Odwróciłem głowę w prawo, by zobaczyć, kto siedzi obok mnie. Była tam jakaś kobieta, której suknia miała miodową barwę dojrzewających kłosów. Ale jej twarz i resztę postaci postrzegałem tylko jako zamazaną plamę. Spojrzałem w lewo i stwierdziłem tylko tyle, że moim drugim sąsiadem jest jakiś mężczyzna. Nic więcej ponad to nie mógłbym wam powiedzieć. Nadal kurczowo ściskając poręcze krzesła, czekałem, aż zgromadzeni zauważą moje przybycie, albo czary przestaną działać, lub wszystko się zmieni i zobaczą je wyraźnie. Nic się wszakże nie wydarzyło. Mgliste sylwetki poruszały się, siedziały, jadły, podnosiły do ust puchary, piły z nich, półgłosem rozmawiały. Robiły to wszystko pozostając we własnym świecie, do którego nie miałam wstępu. Tylko jedna rzecz w tym roku zachowała blask. Runy w blacie stołu. Te należały całkowicie do mojego świata i powracałem do nich spojrzeniem, w miarę jak dziwna wizja wprawiała mnie we wciąż większe zakłopotanie. Dużym wysiłkiem woli oderwałem ręce od poręczy krzesła i dotknąłem rozjarzonych symboli. Jeżeli to te runy rzuciły na mnie czary, to może mnie uwolnią. Aż zadygotałem z wysiłku, gdy wyciągnąłem przed sobą wskazujący palec i zatrzymywałem go ponad runami. Poprzednio kreśliłem je właśnie w ten sposób, w powietrzu odtwarzając zagięcie po zagięciu. Trzykrotnie. Co się stanie, jeżeli ich dotknę i ponownie narysuję? W dotyku inskrypcja była tak zimna, jakbym wsadził palec do górskiego potoku. Tak i tak, i tak. Raz, dwa, trzy razy powtórzyłem ruchy, zaciskając zęby i skupiwszy całą uwagę na tej czynności. I stało się tak, jakbym odzyskał słuch. Usłyszałem głosy, już nie jako daleki pomruk, ale głośno i wyraźnie. Nie widziałem jednak, w jakim języku rozmawiano, ale na pewno nie w moim. Odważyłem się podnieść wzrok. Wielka sala i wszyscy, którzy w niej przebywali, ożyła, wynurzyła się z cienia, nabrała cielesności. Byli tam mężczyźni i kobiety odświętnie ubrani w tak bogate szaty, jakich nie widziałam w zamku żadnego naszego wielmoży. Nie mieli na sobie ozdobionych herbami tabardów, które moi współplemieńcy przywdziewali na wielkie uroczystości, lecz suknie z miękkiej, przylegającej do ciała tkanin, barwnych jak kwiaty na łące. Nosili też ozdobione drogimi kamieniami paski, szerokie kołnierze, pierścienie i naramienniki. Wszyscy mieli ciemne włosy, a sploty dam były zaczesane do góry i przytrzymywały je szpilki o główkach z klejnocików albo diamenty tak bogato wysadzane klejnotami, jakby ich właścicielki zdjęły z nieba gwiazdy, żeby się nim przystroić. Mężczyźni również nosili diademy ze złota, srebra lub czerwonego metalu, którego dotąd nie widziałem, ale tylko z jednym dużym klejnotem nad czołem. Wśród nich, tak jak myślałem, rzeczywiście przebywały inne istoty. W pobliżu wysokiego stołu zobaczyłem kobietę z takiej samej rasy jak leśna dama. Dostrzegłem też mężczyznę, jeśli to był mężczyzna, który nie miał na sobie żadnego odzienia. Na jego piersi krzyżowały się dwa zdobione szlachetnymi kamieniami pasy. Jego ciało porośnięte było sierścią, twarz pokrywał delikatny puszek, a z czoła wginały się ku górze i do tyłu rogi o czerwonym odcieniu jak jego oczy. Nad głową innego z kolei stwora wznosiły się złożone skrzydła. Siedział parę miejsc dalej ode mnie, ale gdy pełen podejrzeń właśnie starałem się lepiej mu przyjrzeć, mógłby być jednym ze znanych mi latających monstrów, zaskoczyło mnie lekkie dotknięcie. Ktoś położył dłoń na moje ręce. Czy oszołomiło cię wiosenne wino, panie? Rozglądasz się wokół jak ktoś, kto nigdy tu nie ucztował. Jej głos był cichy, a przecież usłyszałem go wyraźnie wśród gwaru rozmów. Odwróciłem powoli głowę, żeby zobaczyć, kto siedzi na prawo ode mnie i kto odzywa się do mnie w moim własnym języku. Ta kobieta miała ciemną cerę i włosy. Nawet w porównaniu z moją ogorzałą twarzą, jej lico było znacznie ciemniejsze i ta barwa nie miała nic wspólnego z dotknięciem słońca czy wiatru. Na pewno była wysoka, ponieważ musiałem podnieść nieco wzrok, żeby spojrzeć jej w oczy. One także były brązowe.
Czerwono-brązowy jak bursztyn, tak bardzo ceniony przez mój lud. Proste czarne brwi rysowały się na gładkim czole. Miała władcze spojrzenie osoby przyzwyczajonej do rozkazywania. Miodowo-bursztynowa plama, która zwróciła przedtem moją uwagę, ukazała się płaszczem, który piękna kobieta odrzuciła teraz do tyłu, kładąc rękę na mojej. Pod nim nosiła żółtą, jak dojrzałe zboże szatę, która obciskała jej bujne piersi i wąską talię. Między piersiami spoczywał bursztynowy wisior zawieszony na sznurku czarnych i brązowych paciorków z bursztynu. Przedstawiał 12 snopów zboża przewiązanych, obwieszonych gronami pędem winnej ratorośli. Nieznajoma była uczesana w koronę z warkoczy i zamiast błyszczącego drogich kamieni diademu czy ozdobnych szpilek nad jej czołem tkwił duży bursztyn, większy od wisiora, ale o takim samym wzorze przymocowany do opaski z czerwonego złota. Byłem tak oszołomiony i zaskoczony własnymi odczuciami, które zupełnie nie pasowały do tego czasu i miejsca, że nie odpowiedziałem. Nie potrafiłem znaleźć właściwych słów, kiedy przyszedł mi do głowy dziwaczny obraz gotowego podsiew pola. Pojawiły się także inne, mniej niewinne myśli, gdy moje ciało zareagowało na rosnące we mnie podniecenie. Uśmiechnęła się, jej uśmiech był zaproszeniem. Tylko wielkim wysiłkiem woli nie ruszyłem się z miejsca. Nie cofnęła też ręki, którą położyła na mojej dłoni. Zaciskając zęby, powstrzymałem się i nie chwyciłem jej palców, by przyciągnąć ją do siebie. Wtedy wyraz jej oczu zmienił się i pojawiło się w nim zaskoczenie. Potem pojawiło się coś jeszcze, gdyż właśnie w tej chwili zorientowała się, kim naprawdę jestem. Nie biesiadnikiem, tylko zaplątanym w sieć czarów obcym, który bezprawnie trafił tutaj. Teraz nie mógłbym się poruszyć, choćbym nawet posłuchał impulsu, który pchał mnie do działania. Zatrzymały mnie bursztynowe oczy. Moja sąsiadka chwyciła drugą ręką ozdobiony wisior. Czekamy, aż ogarnią gniew i nazwę ją szóstym łajdakiem, złodziejem dziedzictwa, które nigdy nie miało do mnie należeć. Ona jednak przyjrzała mi się w zamyśleniu. Później jej palce poruszyły się i mocno zacisnęły wokół mojego przegubu. Nie sądzę, bym zdała się uwolnić, nie wytężywszy wszystkich sił. Nigdy nie przypuszczałem, że jakaś kobieta będzie mnie trzymać w taki sposób. Piękna dama znów się odezwała. Był to rozkaz i musiałem go posłuchać. Pi. Na stole obok mojej lewej ręki stała czara. Wykonana ją z ciemnego drzewa, jej obecność w tym miejscu wydała mi się dziwna, jakby niestosowna. Wyrzeźbiono na niej głowę mężczyzny z rasy tak podobnej do naszej, że mógłbym nazwać go człowiekiem, gdyby nie skośne oczy, zaostrzony podbródek i kręcone włosy. Na jego twarzy malowało się ironiczne rozbawienie, zręcznie podkreślone wyrazem oczu i skrzywieniem warg. Mężczyzna ten nosił diament w kształcie jelenich rogów. Czara była wypełniona po brzegi płynem. Gdy ją podniosłem do ust, napój zaczął wrzeć i bulgotać. Nie był gorący, jak mogłoby się wydawać, raczej chłodny, ale spływając w głąb mojego ciała, rozsiewał ciepło i coś jeszcze, coś, co rozgrzało mi krew i nasiliło pożądanie. Pijąc, wpatrywałem się znad krawędzi czary w moją sąsiadkę i zobaczyłem, jak na jej usta wypływa powoli tęskny uśmiech. Później roześmiała się cicho, nie przestając gładzić wisiora spoczywającego między jej piersiami, które były tak bujne i twarde. Dobre to spotkanie i dobry będzie jego wynik, przemówiła do mnie. Masz już w sobie pewną moc, człowieku z przeszłości, gdyż inaczej nie znalazłbyś się między nami. Nachyliła się ku mnie. Z jej ciała albo szat, gotów byłbym jednak przysiąc, że ten zapach wionął z jej ciała, napłynęła woń, od której zakręciło mi się w głowie. Przez chwilę siedziałem jak sparaliżowany, nie mogąc odstawić na stół czary, ani uwolnić z jej uścisku ręki. Byłem więźniem, z którym igrała nieznajoma piękność. Szkoda, że nasze epoki nie leżą jedna na drugiej. Byś mógł zaspokoić pragnienie, którym teraz cię tak pali. Ciągnęła. Ale zapisz to ze sobą, zbłąkany wędrowczy, i podaruj odpowiednie niewieście we właściwym czasie i miejscu. Pocałowała mnie w usta. Od dotknięcia jej warg przepił mi płomienny dreszcz. Wino, które mnie poczęstowała, w inny sposób rozgrzało moje ciało. W owej chwili zrozumiałam, że żadna kobieta nie będzie dla mnie tym, czym ta mogłaby być. Nie, to nie tak, szepnęła, odsunąwszy się nieco. W odpowiednim czasie pojawi się taka. Ja, Gunora, obiecuję ci to. Zjawi się, a rozpoznasz ją dopiero, kiedy przyjdzie pora. Napiłeś się z czary łowcy, dlatego będziesz szukał, aż znajdziesz. Swoją ręką pokierowała moimi palcami, kreśląc tamte symbole. Czy były to runy, czy też nie, ale do tyłu. I znów stała się zamazaną barwą plamą, a jednak wciąż czułem uścisk jej dłoni. Trzy razy i jeszcze trzy. Znalazłem się w ciemnościach. Moja podróż się skończyła. Czy podróżowałem tylko w czasie, czy i w przestrzeni? Siedziałam przy kamiennym stole. Wielka sala była pusta, zimna i zalegał w niej gęsty mrok.
Ściskałem coś w lewym ręku. W blasku rozjarzonych run spostrzegłem, że trzymam połyskującą srebrem czarę. Z tamtej epoki przyniosłem czarę łowcy. Tam też moje ciało poznało pragnienia, których tu i teraz nie mogłem zaspokoić. Gunoro, wymówiłem głośno jej imię. Mój głos zabrzmiał głucho w pustce. Nawet echo mi nie odpowiedziało. Później niecierpliwie odsunąłem czarę na bok, skrzyżowałem ramiona i przycisnąłem policzek do cudownych run. Wiedziałem, choć nikt mi tego nie powiedział, że już dla mnie nie żyją. Pozostałem w opustoszałym zamku przez 3 dni, śpiąc przed kominkiem, od czasu do czasu siadając na honorowym krześle i starając się zapamiętać każdą chwilę z zaklętej przeszłości, przywołać każde słowo, każde spojrzenie. Nigdy dotąd nie miałem kobiety, jakkolwiek w służbie Garna słyszałem o tym wiele opowieści. Wśród ludzi naszej rasy cielesne pragnienia nie budziły się we wczesnej młodości. Może dlatego nasze rodziny nie były liczne i wodzowie klanów mogli znacznie łatwiej planować małżeństwa dla swojej i swych dziedziców korzyści. Teraz bez reszty zawładnęły mną nowe dla mnie marzenia. Zdając sobie sprawę, że nie zdołam zaspokoić, usiłowałam zwrócić myśli ku innym sprawom. Polowałam i chwytałam w pułapki zwierzęta, które przychodziły skuszone dojrzałym zbożem. Sam również zebrałam trochę ziarna, niezdarnie zmyłem je między kamieniami i przesianą z grubsza mąkę wsypałem do pudełka, w którym przechowywałam suchary od zabiny. Wędziłem też pocięte na paski mięso. Słowem, przygotowałem zapasy na dalszą drogę. Musiałem opuścić to miejsce, choć cząstka mojej istoty pragnęła tu pozostać i pokusić o obudzenie zmartwychwstania czarodziejskich run. Niczego w życiu bardziej nie pragnąłem, niż znów przyłączyć się do tamtych biesiadników, tym razem na zawsze. Zrozumiałem jednak, że nawet za pomocą czarów nie zdołam przekroczyć bariery czasu. Niewiele wtedy myślałem o Inie czy o Gatei. Obie wydawały mi się bardzo dalekie, jakby jakaś kurtyna na zawsze oddzieliła się część mojego życia razem z Elronem, którym kiedyś byłem. Któregoś ranka wstałem ze świadomością, że pora ruszać w drogę. Musiałem się podporządkować temu impulsowi, jakby był to rozkaz mojej bursztynowej pani. Nie wolno mi było spędzać bezczynnie czasu na marzeniach o tym, co mogłoby być. Przywiązywałem niewielką wagę do jej słów, że jakaś współczesna mi kobieta zaspokoi moją tęsknotę. Obraz Gunory był bowiem zbyt żywy w moich snach na jawie i nie przestawałem o niej myśleć. Niechętnie opuściłem zamek wczesnym rankiem. Nie miałem wyboru, trzeba iść naprzód na zachód. Kiedy jednak oddaliłem się już znacznie od twierdzy, coś się we mnie gwałtownie zmieniło. Wydało mi się, że przez jakiś czas byłem pogrążony w gorączkowym śnie i teraz wyzdrowiałem. Ponownie ożyły we mnie poczucie obowiązku i pragnienie odnalezienia Gatei i córki Garna. I oto znów przemierzałem dzikie okolice bez żadnych śladów zabudowy. Nie natknąłem się nawet na pozostałości starożytnej drogi. Za przewodnika przyjąłem jeden z górskich szczytów, przypominający wymierzony w niebo miecz. Szedłem ku niemu, zachowując wszelkie środki ostrożności, gdyż z dala od zamku Gunory, za każdym kamieniem i każdą kępą krzaków mógł czyhać na mnie wróg. Widziałem jednak tylko latające wysoko w górze ptaki, a na ziemi dostrzegłem nawet wydeptanej przez zwierzęta ścieżki. Wydawało się, iż w tych stronach jedynymi żywymi istotami byli wyłącznie skrzydlaci wędrowcy. Pod koniec drugiego dnia dotarłem do podnóża góry, ku której się kierowałem. W sakwie miałem wędzone mięso i grubą mąkę ze zdziczałego zboża. Tutaj zaś natrafiłem na znane mi już krzewy obciążone czerwonymi jagodami. Nie otworzyłem dotychczas sakwy Gatei, lecz nadal ją niosłem, jakbym w każdej chwili miał spotkać młodą czarownicę. Moja robiła się za to coraz lżejsza. Słońce zniżało się ku zachodowi, mgła otoczyła szczyt, opadała powoli, zasłaniając góry. Mając to na względzie, postanowiłem rozbić obóz i zrezygnować z przejścia na drugą stronę góry. Poszukałem więc odpowiedniego miejsca na nocleg i znalazłem niewielką szczelinę wśród skał. Mogłem się do niej wcisnąć, osłonić sobie plecy i jednocześnie widzieć otoczenie. Noce w tej dziwnej krainie były dla mnie prawdziwymi próbami wytrzymałości i niechętnie stawiałem im czoło. Od opuszczenia zamku nie słyszałem ani nie dostrzegłem jednak niczego, co wskazałoby na obecność jakichś drapieżników. Mimo to spałem z przerwami, budząc się co jakiś czas. Moje ciało było spragnione całonocnego wypoczynku i najchętniej nie zważałbym na konieczność zachowania ostrożności. Chociaż wśród drzew i krzewów leżało dość chrustu, nie rozpaliłem ogniska, które mogłoby stać się światłem przewodnim dla jakiegoś nocnego myśliwego. Wyciągnąłem nogi, wsparłem się plecami o skałę i wpatrywałem się w zapadający zmrok. Jak zawsze, kiedy odprężałem się, przypominał mi się zamek Gunory, taki, jakim widziałem go we śnie od dawno minionej epoce. Dokąd poszli ci, którzy się tam wtedy zgromadzili?
Jakie nieszczęście na nich spadło, że opuścili swoją piękną siedzibę, która zmieniła się w ruinę. Nie widziałam żadnych śladów wojny. Czy zagroziła im plaga albo niebezpieczeństwo tak wielkie, że wszyscy uciekli? Drgnąłem z zaskoczenia. Do mojego umysłu wtarnął krzyk. Padłem na czworaki i pochyliłem się do przodu. Kto wzywał pomocy? Gdzie się znajduje? Znów wstrząsnęło mną błagalne wołanie. Dobiegło z tyłu, zasłoniętej mgłą góry. Ale kto to był? Teraz zauważyłem migocące w mraku światełko. To było światełko, choć widziałam je tylko jako zamazaną plamę we mgle. Ogień? Nie. To nie jest barwa prawdziwych płomieni. Może to wabik? Zbyt dobrze pamiętałem srebrzyste śpiewaczki, podstępnie przynęcające do kamiennej pułapki. Po raz trzeci odebrałam to gorączkowe, bez słów wezwanie. Ostrożność nakazywała pozostać na miejscu. Nie wystarczyło zatkać uszy. Nie ma prośba, przeszywała mnie na wskroś. Nie umiałam też jej oprzeć się, bo jakkolwiek odbierałam ją w dziwny sposób, była ludzkim wołaniem o pomoc, może Gatei albo inne. To na pewno któraś z nich albo obie jednocześnie. Mogły przecież posłużyć się mocą, którą uzyskały w tej zaczarowanej krainie. Chwyciłem broń, sakwę, opuściłem bezpieczną kryjówkę i zacząłem piąć się w górę. Wiatr dołu w dół zboczał, utrudniając mi wspinaczkę. Niósł jakiś nieokreślony zapach. Ani smród zła, ani słodka woń piżma, którą kojarzyłem z Gunorą, ze świątynią księżyca i z jej kwitnącymi drzewami. Nie umiałbym go nazwać. Wprawdzie zdawałem sobie sprawę, że moja nocna wyprawa to czyste szaleństwo, ale nie mogłem postąpić inaczej. Szedłem więc zachowując wszystkie środki ostrożności, wytężając wzrok i słuch. Nie pędziłem na oślep, ale ostrożnie stawiałam stopy. W przerwie między jednym krokiem a drugim nasłuchiwałem w napięciu, czy nie powtórzy się to dziwne wezwanie. Przede mną migotała we mgle ta świetlna plama. Prócz niej nic tam nie było, chyba że wziąłbym pod uwagę uczucie oczekiwania na coś ważnego, niezrozumiałe żądanie, które stawało się coraz silniejsze. Na szczęście rosły tam krzaki, którym mogłem się czepiać w bardziej stromych miejscach i przy ich pomocy podciągać się wciąż dalej wyżej. Dotarłem w końcu do obszaru zajętego przez mgłę, która zawisła jak mokry płaszcz wokół mojego ciała, kroplami rosy osiadając na twarzy. Nie zgasiła jednakże rozjarzonego światła. Co kilka kroków zatrzymywałem się, by zbadać otoczenie. Panowała głucha cisza, mgła stłumiała wszelkie dźwięki. Wydawało mi się, że otula mnie lodowaty, zimny całun. Taka mgła trafia się późną jesienią, a nie w środku lata. Światło w oddali ani nie przygasło, ani się nie rozjarzyło, lecz pozostało drogowskazem. Drogowskazem dla czego lub kogo? Dla mnie. A jeśli to sieci zastawione na kogoś innego? Nie potrafiłem już jednak zawrócić, mimo że zamilkło tamto wołanie. I wtedy, zda się, spod ziemi u moich stóp wychynął jakiś duży kształt, białawy jak widmowa mgła. Rozpoznałem ciche warczenie. To był kot. Czyżby gru? Przystanąłem i zacisnąłem palce na rękojeści miecza. To zwierzę rzeczywiście dorównywało rozmiarami gru. Jeśli było nocnym myśliwym, jak wielu jego pobratymców, to nawet mieczem nie obronił się przed jego atakiem. Wielki kot jeszcze raz warknął, po czym odwrócił się i w jednej chwili zniknął we mgle. Gru! Na pewno to był gru! Inny drapieżnik nie zostawiłby mnie w spokoju. A to znaczyło, że gdzieś w górze jest Gatea. Pokonałem resztę odległości, gramoląc się najszybciej jak mogłem. Chciałam już zawołać ją po imieniu, ale powstrzymywała mnie obawa, że mogę zalarmować tego, kto ją więził lub atakował. Srebrzysto-biały kot czekał już na mnie, gdy wbiegłem w świetlisty krąg. Światło wprost tryskało, rozlewało się na wszystkie strony od czegoś, co leżało na skale. Nie rozpoznałem tego przedmiotu. Zresztą mało mnie to w tej chwili obeszło. Tuż obok leżała bezwładna postać, nad którą przykucnął wielki kot. Tak, to była Gatea. Coś albo ktoś okrutnie się z nią obszedł. Mocny, podróżny strój zamienił się w postrzępione łachy. Na obnażonych ramionach dziewczyny zobaczyłem czerwone pręgi głębokich zadrapań. I spodnie podarły się na długie pasy i trzymały razem wyłącznie dlatego, że jest niezdarnie związana. Włosy miała zmierzwione, zbite w kłaki, tkwiły w nich jakieś śmieci, kawałki patyków, suche liście. Twarz wyglądała jak obciągnięta skórą czaszka, a chude, podrapane i posiniaczone ręce do złudzenia przypominały kończyny skrzydlatego potwora, z którym walczyłem. Wyglądała jak szkielet. Ukląkłem obok niej, pośpiesznie szukając pulsu. Leżała tak bezładnie nieruchomo, że pomyślałem, czy to nie był jej przedśmiertelny krzyk, że umarła, zanim do niej dotarłem. Gru cofnął się i dopuścił mnie do niej, ale wodził za mną wzrokiem, jakby sprawdzał, co robię. Tak, żyła, lecz jej serce biło bardzo powoli, była chyba bliska śmierci.
Otworzyłem manierkę i najpierw skropiłem wodą twarz dziewczyny, potem uniosłem ją, oparłem o siebie, rozwarłem się szczęki, wlałem do ust tyle ożywczego płynu, ile się dało. Przypomniawszy sobie o lekach i radach Zabiny, wsypałem kilka zmiażdżonych na proszek liści do kubeczka i rozprowadziłem je wodą. Rozszedłem świeży, ostry zapach. Znów podniosłem głowę Gatei i zdołałem wlać jej do ust jeden łyk, a później drugi. Wtedy otworzyła oczy i spojrzała na mnie. I nie poznała mnie. Zdawała się patrzeć w inne światy, poza mną i poprzez mnie. Napoiłem ją resztą ziołowej mieszanki, po czym wsypawszy do wody garść grubo mielonej mąki, przyrządziłem kleik i jąłem ją karmić małą rogową łyżeczką. Przeżyła wszystko i połknęła, lecz nadal mnie nie zauważyła i chyba nie miała nawet pojęcia, że ktoś ją pielęgnuje. Dopiero teraz pierwszy raz sięgnąłem do jej sakwy. W jednym z puzderek znalazłem znaną mi leczniczą maść. Położyłem Gatę ostrożnie na ziemi i jak najdelikatniej posmarowałem maścią najgorsze z pokrytych zakrzepą krwią skaleczeń na jej rękach i nogach. Gru bez przerwy bacznie mi się przyglądał. Zajmowałem się jeszcze Gateą, kiedy wstał, podniósł głowę i zwrócił się poza świetlny krąg. Zwęszył, czy usłyszał, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo? Później zaczął niecierpliwie chodzić tam i z powrotem, trzymając się między nami a granicą światła. Wtedy zauważyłem wreszcie, że w tej małej oazie blasku wcale nie ma mgły. Po chwili ryknął głośno, jakby rzucał jakieś wyzwanie. Zanim zdołałam się poruszyć, jednym skokiem zniknął we mgle. Usłyszałam odgłosy walki, chrząkanie, przenikliwe krzyki, które na pewno nie wydobywały się z gardła gru, a na końcu bulgotanie. Stałem nad Gateą, trzymając miecz w pogotowiu. Lecz nic nie wynurzyło się z mgły przed powrotem wielkiego kota. Dostrzegłem ciemne plamy na jego piersi i krew spływającą z długich kłów. Teraz, nie okazując już niepokoju, usiadł obok źródła światła i zaczął lizać futro, od czasu do czasu plując niesmakiem. Wyjąłem z sakwy bandaż, który przedtem owiniałem głowę i zmoczyłem go wodą z manierki. Następnie podszedłem do gru i zmyłem mu z futra największe plamy krwi, te zakrzepłe tuż przy skórze. Pozwolił mi się oczyścić i nie dziwiłem się, że zlizywał ślady starcia z wielkim niesmakiem. To, co usunąłem, wcale nie przypominało prawdziwej krwi, a było gęstszą od niej, tak cuchnącą posoką, że ledwo się powstrzymywałam przed zatkaniem nosa. Gatea nie odzyskała w pełni przytomności. W każdym razie nie zauważała mojej obecności. Udało mi się nakarmić się większą ilością kleiku, łyżeczka po łyżeczce. Upewniłem się też, że liczne zadrapania, jakkolwiek zaczerwienione i głębokie, nie były prawdziwymi ranami. Nadal nie miałem pojęcia, jak dotarła tak daleko, bez zapasów żywności i czym jest płonące obok nas światło. Zacząłem wierzyć, że po prostu zemdlała z głodu i wyczerpania. Ale to jej bezgłośne wezwanie, które mnie tutaj sprowadziło, było tak dla niej obce, że coś jeszcze ponad słabość ciała musiało ją skłonić do wołania o pomoc. Z pełniącym straż gru poczułem się bezpiecznie, pierwszy raz od opuszczenia zamku Gunory. Wielki kot leżał teraz obok ogniska, liżąc łapy, najwyraźniej zajęty własnymi sprawami. Ułożyłem dziewczynę jak najwygodniej, jako poduszkę podsunąłem pod jej głowę własną sakwę i przykryłem podróżną opończą, którą niosłem zwiniętą na ramieniu. Potrząsnąwszy przy uchu manierką, doszedłem do wniosku, że zostało bardzo mało wody. Rano trzeba będzie poszukać jakiegoś górskiego źródła czy strumienia. Może gru mi w tym pomoże. Później wyciągnąłem się na odległość ramienia od Gatei i pozwoliłem, by zawładnęło mną zmęczenie. Dziwne światło nadal się jarzyło, lecz nie oślepiało oczu. Było w nim coś miękkiego i łagodnego. Przymknąłem powieki. Nagle znalazłem się wewnątrz świetlnej kolumny, w samym jej rdzeniu. Padło ostre pytanie bez słów. Skąd przybyłem i co zamierzam zrobić? W odpowiedzi w moim umyśle, ale bez udziału mojej woli, zabłysnął symbol, który nosiła Gunora, snop zboża opleciony pędem winorośli. Zaskoczyło to mojego niewidzialnego rozmówcę tak bardzo, jakby ten obraz stał się dobrze wymierzonym ciosem. Jednak żadna cząstka mojej istoty nie chciała walczyć ze świetlną istotą. Nie czułem wrogości do tego, kto tak apodyktycznie kwestionował moje prawo do przebywania tam, gdzie byłem. Dotychczas nie miałem zdolności budowania tak szczegółowych obrazów w myślach, lecz uznałem ją za dobrą i potrzebną. Nie widziałem już bursztynowego wisioru, gdyż zamienił się w prawdziwy snop zboża, a oplatająca go winna latorośl stała się tak żywa, że można by zerwać każde grono. Byłem przekonany, że w owej chwili stała za mną moja bursztynowa pani. Ale mimo, że bardzo pragnąłem się obejrzeć, by sprawdzić, czy naprawdę tak jest, nie zdołałem odwrócić głowy. Siła, którą prezentowało płonące we mnie światło, uległa
arogancja i niecierpliwość, które ją wypełniały, gdy nie tylko chciała mnie osądzić, lecz zdecydować o moim losie, ustąpiły miejsca zdziwieniu. Pytanie o powód mojego przybycia skierowano do tej, która popierała moje czyny. Niewidzialne moce przemknęły obok mnie i przeze mnie. Zadano pytania i udzielono odpowiedzi, lecz ja nic nie zrozumiałam prócz jednego, że pozwala mi się iść jakąś drogą. Ukryta w ogniu istota nie kryła urazy ani niechęci do mnie. W końcu doznałam łaski głębokiego snu, którego tak bardzo pragnęło moje zmęczone ciało. Ocknąwszy się ze snu tak głębokiego, że całe ciało miałam zesztywniałe, jakbym leżał bez ruchu wiele lat, zobaczyłem nad sobą bezchmurne niebo. Usłyszałem wyraźnie czyjś głos, który zamilkł po chwili, jakby czekał na odpowiedź. Potem znowu dobiegły mi dziwne słowa, w których rozbrzmiewał taki sam rytm, jakim posługiwali się nasi bardowie, recytując podczas uroczystości historię jakiegoś domu albo fragment prawa. Nie mogłem jednak zrozumieć żadnego z tych śpiewnych dźwięków. Odwróciłem głowę. Gatea już nie leżała, ale w blasku słońca siedziała ze skrzyżowanymi nogami. To ona mówiła, zwracając się jakby do powietrza, gdyż nawet gru gdzieś zniknął. Czasem tak się zachowuje człowiek trawiony silną gorączką. Najpierw pomyślałem, że młoda czarownica ma przewidzenia. Nie odwróciła nawet głowy, gdy nagle usiadłem. Istotnie majaczyła w gorące, czy od nowa wpadła w sieć czarów. Tuż przed nią znajdowało się to coś, co świeciło w nocy. Rzuciwszy tylko okiem, zapragnąłem uciec, zabierając ze sobą dziewczynę, jeśli zdołam. Wetknięta pionowo między skały tkwiła resztka różdżki, którą Gatea na moich oczach wykonała z gałęzi jakiegoś drzewa. 1/3 różdżki zniknęła. Podczas gdy na nią patrzyłem, następny kawałeczek odłamał się i zmienił w kubkę popiołu. Zmiótł ją wiatr. Poza nadpaloną różdżką nie było innego paliwa. Agatea znów przemówiła. Zaczekała na odpowiedź, której nie usłyszałem i znów się odezwała. W przerwach milczenia czasem kiwała głową, jakby potakiwała tym słyszalnym tylko przez siebie słowom. Raz czy dwa zmarszczyła brwi ze skupioną miną, kiedy starała się zrozumieć jakąś przestrogę czy radę. Jej zachowanie wydawało się tak prawdziwe i naturalne, że zacząłem sam siebie podejrzewać o głuchotę. Chciałem już wyciągnąć do niej ręce, gdy naraz nabrałem przeświadczenia, że wcale nie mam do czynienia z iluzją. A jeśli już, to z moją iluzją, a nie z jej. W końcu dziewczyna westchnęła i odchyliła do tyłu głowę, jakby patrzyła w górę na kogoś, kto przedtem siedział naprzeciw niej, a teraz wstał. Podniosła rękę w pożegnalnym geście i powiodła oczami za tym kimś niewidzialnym. Dopiero wtedy się poruszyłem. Kiedy lekko chwyciłem ją za ramię, drgnęła naprawdę zaskoczona, ale spojrzenie miała całkowicie przytomne. Zobaczyła mnie i rozpoznała. Gatero, nazwałam ją po imieniu. Jej twarz pociemniała z gniewu, gdy wyrwała raptownie rękę. Szpiegujesz, nie masz prawa, zaczęła gwałtownie i urwała. Uwolniła się niecierpliwym ruchem, potrącając zarazem moją sakwę. Klamra, którą byle jak przyszyłem po walce ze skrzylatą poczwarą, pękła i po ziemi potoczyła się czara z wizerunkiem mężczyzny w koronie z jelnych rogów, którą zabrałem z opustoszałego zamku, a z jej wnętrza wypadł liść ofiarowany im przez leśną damę. Razem trzymałem te dwa niezwykłe podarunki. Gatea przyniosła spojrzenie z czary, która zatrzymała się przy jej bucie rzeźbionym bokiem do góry na połyskujący w słońcu liść. Ze zdumienia otworzyła szeroko oczy i utkwiła je w rogatej głowie z taką miną, jakby przed nią stanęła żywa istota. Jeszcze bardziej cofnęła się, nie odrywając wzroku od czary. Podniosłem liść. Zbliżyła językiem wargi. Gniew znikł z jej twarzy. Zastąpił go strach. Gdzie to znalazłeś? Zapytała. To są dary, odparłem. Czarę otrzymałem w podarunku od pewnej wielkiej damy, która przepowiedziała mi przyszłość. Młoda czarownica wciąż się wpatrywała w naczynie. Jej twarz zbladła pod opalanizną. Czy wiesz, jak się nazywa ta, która ofiarowała ci tę czarę? Szepnęła. Była wyraźnie zaniepokojona. Chwyciła pośpiesznie jakiego różdżki i skierowała, jakby był mieczem. Nazywa się Gunora, odparła. Jakaś cząstka swojej istoty radowała się, widząc Gatenę tak wstrząśniętą. Dopiero teraz mogłem ją dosięgnąć, bo dotychczas odsuwała się ode mnie. Gatea znowu oblizała wargi. Teraz przeniosła wzrok z czary na mnie. W jej oczach rozpoznałem jakby błysk wyrachowania. Obecnie stałem się dla niej kimś ważnym. Jaki jest jej znak? Zapytała ostro, tonem uprawnionym do żądania ode mnie natychmiastowej odpowiedzi. Snop zboża opleciony owocującym pędem winorośli. Nigdy nie zapomnę niczego, co miał jakikolwiek związek z istotą, która siedziała obok mnie w innej epoce i w dziwniejszym od tego świecie. Tak jest, ale
Potrząsała bezradnie głową, widocznie nie wiedząc, co powiedzieć. Potem z niedowierzaniem spojrzałem prosto w oczy. Ale dlaczego dała to właśnie tobie? I gdzie ją znalazłeś? Tam nie było żadnej świątyni. Podniosła rękę z różdżką na wysokość piersi i przytuliła do siebie ten symbol swych więzi z nieznanym. Nie znalazłem jej w żadnej świątyni, powiedziałem, podnosząc czarę i liść i wkładając jedno do drugiego. Był tam zamek, stary i opuszczony. Dzięki działaniu jakiejś mocy ucztowałem z tymi, którzy kiedyś władali tą krainą. Moja bursztynowa pani była jedną z nich, lecz tylko ona zorientowała się, kim jestem i dała mi to. Ale nie powiedziała ci, Tatiana zmrużyła oczy, jej lęk i ostrożność szybko znikały. Jeżeli jeszcze kilka chwil wcześniej coś dla niej znaczyłem, to teraz szybko traciłem pozycję. Nie, chyba nie, ciągnęła. Jednak masz tę czarę, chociaż nie wiesz, jak się nią posługiwać. A to samo w sobie też coś znaczy. Zirytowałam się, że tak szybko odzyskała pewność siebie i poczucie władzy nade mną. Dała mi jeszcze coś, oświadczyłem zagadkowo, czego mam użyć we właściwym czasie. Katea spojrzała na sakwę, do której wkładałam czarę. Teraz ja potrząsnąłem głową. Nie, to nie ten liść, chociaż jego otrzymałam od pewnej damy, która miała własną moc. Ty masz swoje sekrety, a ja swoje. W żadnym razie nie zamierzałam jej opowiadać o tamtym pocałunku i o tym, co Gunora wtedy rzekła. Nie zalecałam się do tej panny czarownicy. Nie podzielę się z nią tym, o czym niegdyś marzyłem lub będę marzyć w przyszłości. Zamiast tego sam zacząłem zadawać jej pytania. Czy dowiedziała się czegoś o Ine albo o tej twojej księżycowej magii? Z kim niedawno rozmawiałaś? Gatała poruszyła lekko ramionami. To, czego szukam, zaczęła, lecz przerwała mnie, czując narastającą pewność siebie. Czego my szukamy? Ja odnajdę córkę mojego pana, jeśli to w ogóle możliwe w tym pełnym niespodzianek i magii kraju. Czy dowiedziała się od swego niewidzialnego przyjaciela, dokąd mamy pójść? Najwyraźniej chciała zaprzeczyć, odwrócić się i odejść, ale już nie dało się tak mnie traktować. Mogłem nie wiedzieć, jaka moc kryje się w darze Gunory, jednakże czara należała do mnie i Gatea musiała, choć niechętnie, uznać mnie za towarzysza podróży. Za te góry. Przebiegłem je spojrzeniem od szczytów położonych na południu do wznoszących się na północy. To trochę za duży obszar, skomentowałem. Na pewno umiesz go trochę zawęzić. Przez długą chwilę sądziłem, że odmówi. Zacisnęła ponuro usta i poruszała różdżką, jakby chcąc uderzyć mnie w twarz. Odebrałem falę jej wściekłego gniewu. Zdumiało mnie, że zdołałem tak wyraźnie odczytać jej uczucia. Wprawdzie czyny popełnione w gniewie, tak jak cios, garna, robiące ze mnie banitem, były dla mnie oczywiste, ale jeszcze nigdy tak dobrze nie rozumiałem drugiego człowieka. Zdjąłem z ramienia jej własną sakwę i oddałem dziewczynie. To twoja. Niczego w środku nie ruszyłem. Naprawiłem pasek. Chyba na chwilę rozproszyłem jej uwagę. Gatea wzięła do mnie sakwę i spojrzała na nią jak na nieznaną jakąś rzecz. Głęboka bruzda przecinała skórzaną powierzchnię tam, gdzie rozdarłem szpony skrzydła tego monstrum. To zrobił pewien latający stwór, powiedziała niedbale. Latający stwór, warg. Walczyłeś z warkiem. Tyle o ile. Zastanawia się tylko, czy naprawdę można je zabić, bo wymaga to sporo wysiłku. Przypomniałam sobie odcięte szpony pełzające ku mnie grzywe stworzenia. Wydaje się, że odkąd się rozstaliśmy, dowiedziałaś się czegoś o tej krainie. W każdym razie znasz nazwę tamtej poczwary. I co wiesz jeszcze? Wystarczająco dużo. Jej twarz stężała jak maska i nie mogłem nic już z niej wyczytać. Wystarczająco dużo. No cóż, teraz nie będę dłużej nalegał. Którędy przejdziemy przez góry? Czy mamy dalej iść na zachód? Zapytałem. Gatea cicho zagwizdała i między nas wślizgnął się gruch. Miała tak ponurą i nieprzyjemną twarz, że gdybym mógł, odwróciłbym się na pięcie i zostawił ją tam samą. Tylko jednak ona mogła zaprowadzić mnie do Inne. A honor nakazywał mi zrobić wszystko dla tej, w której żyła płynna krew mojego domu. Ponieważ po części to moja beztroska naraziła ją na niebezpieczeństwo. Wspinaliśmy się w milczeniu, a prowadził nas gruch. Jego zachowanie świadczyło, że zna drogę. Nie dostrzegłem żadnych śladów świadczących, by kiedyś wędrował tędy ktoś inny prócz jego pobratymców. Mgła się rozproszyła. Obejrzałem się i zobaczyłem w dole nizinę, a na jej skraju odległy opuszczony zamek. Naszła mnie ciekawość, czy Gatea przechodziła tamtędy, co przeżyła, ale nie zamierzałem jej o to pytać. Wzniosła między nami wysoki mur i jak na razie byłem zadowolony z tego stanu rzeczy. Jakkolwiek zbocze było strome, wejście nie wymagało takiego wysiłku jak ściana skalna, na której znalazłem nory warka. Od czasu do czasu sprawdzałem, czy z nieba nie obserwuje nas podobny wróg. Ale dzień był pogodny i nie zobaczyłem w górze nic podejrzanego.
Nie próbowaliśmy wspinać się na urwisty szczyt, bo gruz znalazł okrążającą go szczelinę tak wąską, że niekiedy musieliśmy iść bokiem. Około południa, sądząc z pozycji słońca, wyszliśmy na skalną platformę, z której mogliśmy spojrzeć w dół na nieznane ziemie. Przed nami rozciągały się dzikie pustkowie, surowa, niegościnna okolica, a jeszcze dalej pas bujnej zieleni. Popatrzyłem uważnie. Tak, dostrzegliśmy wysokie wieże i cienkie, białe wstążki dróg. Gata długo przyglądała się nizinie, a później spojrzała przez ramię, mówiąc: tego kraju strzegą moce. Zrozumiałam, co miała na myśli. Jej słowa znaczyły, że tylko ona może dalej wędrować. No cóż, sprawdzę to w odpowiednim czasie. Sam już wygląd zielonej krainy świadczył, że jeśli Ine znalazła tam schronienie, powodziło jej się znacznie lepiej, niż się obawiałem. Moja towarzyszka odwróciła się szybko. Czy nie rozumiesz? Syknęła jak gru, kiedy chciał ostrzec mnie przed zbytnią poufałością. Nie jesteś przygotowany, a są tutaj bariery, których nie zdołasz przebyć. Ale takie, które przed tobą padną, może zrobi to twój nieprzewidzialny i niewidzialny przyjaciel. Uderzyła różdżką w rozwartą lewą dłoń. Była zniecierpliwiona i poirytowana. Po chwili namysłu dodała: nie mógłbyś tego zrozumieć. Otworzenie przed tobą drzwi do odpowiedniej wiedzy wymagałoby wielu lat. Ja uczyłam się od dzieciństwa. Poza tym pochodzę z rodziny, w której pewne zdolności przechodzą z pokolenia na pokolenie. Jestem kobietą, a te moce powierzone zostały tylko tym, które mogą stanąć pod księżycem i śpiewem przywołać wielką panią. A ty jesteś nikim. Pomyślałam o Gunorze, o mojej jantarowej pani, o schowanej w sakwie czarze niezwykłym liściu. Nie przekona mnie Gata, że tylko kobiety są spokrewnione z siłami, które tutaj rządziły. Myślisz o stali, o mieczu, dziewczyna mówiła szybko i z trudem ją zrozumiałem. Są tutaj broni, o których nigdy ci się nie śniło. Mówię ci, to nie miejsce dla ciebie i nie możesz liczyć na moją pomoc, gdyż będę potrzebowała wszystkich swoich sił. Mam swoje zadanie do wykonania. Twoja kuzynka zabrała to, co mnie się należało, do czego miałam z urodzenia prawo. Odzyskam to. Jej oczy płonęły jak oczy dzikiego sokoła. Ściskała różkę w ręku tak mocno, że aż zbielały jej palce. Jest czas miecza, ale jest i czas innego oręża. Nie powiedziałem, że nie wierzą w twoje moce, ani że nie władają tym krajem. Sam się z nimi zetknąłem. Oparłem rękę na wybrzuszeniu sakwy. Gata roześmiała się szyderczo. Tak, masz czarę pana wrogowej koronie, ale nawet nie wiesz, co to naprawdę znaczy. Wedle starożytnej tradycji, ten, który nosi koronę z jelenich rogów, dzierży władzę tylko przez jedną porę roku, albo coś koło tego, a potem jego ciało i krew użyźniają ziemię, gdy złożony zostaje w ofierze wielkiej pani. Gunorze? Nie wierzyłem jej. Utkwiła we mnie wzrok. Ty... Tak wiele słów jednocześnie cisnęło się jej na usta, że ją zdławiły. Odwróciła się i zaczęła schodzić szybko i nieuważnie w dół. Pospieszyłem za nią, by nie pośliznęła się, nie spadła ze skały. Nagle przemknął obok mnie gru i zagroził jej drogę. Czekał nieruchomy jak głaz, dopóki do nich nie dołączyłem. Pójdziemy więc razem? Spytałem spokojnie. Chciała zaprzeczyć. Wprost rwała się do biegu przed siebie, tak jak wtedy, gdy zostawiła mnie pod lasem zielonej damy. Lecz wielki kot ani drgnął, a nie było dość miejsca, by mogła go wyminąć. Ale to ty poniesiesz konsekwencje, warknęła. I znów zapadło między nami milczenie. Uznałem, że gniewne słowa żadnego z nas nie wyjdą na dobre i powiedziałem. Możliwe, że spotkasz się tam z życzliwym przyjęciem. Czy przemawiając do powietrza rozmawiałeś z jedną z tych mocy? Zobowiązałem się pod słowem honoru odnaleźć inne, ponieważ to moja krewna i włożę w to wszystkie siły. Nie wiem, może miecz to nieodpowiednia broń, lecz jestem tylko wojownikiem. Czemu tak się wyraziłem? Przecież nigdy nie miałem ochoty być nikim innym. Teraz jednak czułem, że dokonuje się we mnie jakaś przemiana. Co powiedziała moja jantarowa pani o zasianym ziarnie, ziarne, które wyda plon? Wiedziałam, że nie jestem bardem, więc czemu tak bardzo chciałem poznać sekrety widocznej w dali zielonej krainy? Bynajmniej nie kierowała mną tylko chęć odnalezienia inne. Z całej duszy pragnąłem dowiedzieć się jak najwięcej o ludziach, których ujrzałem w opustoszałym zamku. Jesteś mężczyzną, rzuciła oskarżycielskim tonem. Prawdą jest, że mądre kobiety nie wychodzą za mąż. Pozostają dziewicami, by nie utracić części mocy w cielesnym zbliżeniu. Może w głębi duszy żywią dla wszystkich mężczyzn pogardę tak wielką jak ta, która zabrzmiała w głosie Gatei. Bez wątpienia, odparłem ze śmiechem. I znów przypomniałam sobie ów cudowny pocałunek.
Ale jeśli ta chuda, ogorzała dziewczyna myśli, że jej pożądam po tym, jak zobaczyłem Gunorę, bardzo się myli. Czy to z tego powodu wiedza, którą zdobyłaś, odmawia mi wszystkiego? Wspomniałeś o panu wrogowej koronie i o złożeniu go w ofierze. Czemu zatem nigdy o tym nie słyszałem? Jeżeli nawet kiedyś istniał taki zwyczaj, już dawno o nim zapomniano. Ludzie z klanów, przerwałem gniewnie. Nie jesteśmy wśród nich. Tak, o wielu rzeczach zapomniano. Nawet mi się nie śniło, jak wielu, dopóki nie przeszłam przez bramę. Poczułam się wtedy, jakby mnie wypuszczono na wolność ciężkiego więzienia. Zaczęłam się uczyć, ale jestem dopiero na początku drogi. Drogi, którą ty nigdy nie będziesz mógł pójść. Zawróć, Banito, nie może się łudzić, iż zdołać stawić czoło. Zobaczymy, czemu zdołam stawić czoło, a czemu nie. Odpowiem równie ostro. Celowo rzuciła mi w twarz tę obelgę, chcąc mnie zranić. Przypomniała mi zarazem niechcący, że muszę odzyskać dumę i wiarę w siebie. Sam czułem, że jeśli nie pójdę dalej, nie będę miał po co żyć. Ciekawiło mnie zresztą, z jaką to niewidzialną siłą spotkała się w górach. Jeżeli sama mi nie powie, nie będę jej zmuszał. Gniew przygasł w jej oczach. Opuściła wzrok na różdżkę, obracając w dłoniach jej mizerne resztki. Dlaczego nie pozostawisz rzeczy takimi, jakimi są? Zapytała cicho. Nalegasz, podpatrujesz, a przecież sama twoja obecność tutaj może ściągnąć na mnie klęskę. Dałoby się to zwrócić przeciwko tobie, skierowała ku mnie czubek różdżki. Lecz nie mogę. Gdybym posłużyła się w ten sposób moim darem, ta siła uderzyłaby we mnie. Nie mogę cię odesłać, mogę tylko prosić, byś odszedł. Tak, mówiłam źle o Inę, ale obiecuję ci, że kiedy ją znajdę, użyję całej mojej mocy, by uwolnić ją z sieci, w które wpadła przez własną głupotę i odeślę do rodziny dawnego życia. Będąc tym, kim jestem, mogę to zrobić, ty zaś nie możesz. Dlatego, że jestem tym, kim jestem? Zapytałem. Jeszcze mogę cię zaskoczyć. Idziemy? Gatela wzruszyła ramionami, zaczęła schodzić w dół, lecz teraz krokiem wolniejszym, bardziej odpowiednim w tej urwistej ścieżce. Co i raz w milczeniu pomagaliśmy sobie, podtrzymywaliśmy się wzajemnie nad rozpadlinami. Nasze ręce spotykały się dość chętnie, gdy było to konieczne. Wreszcie dotarliśmy do lepszej, nie tak stromej drogi, która zaprowadziła nas do zielonej doliny. Rosły tam takie same drzewa, jakie widziałem w lesie, w którym mieszkała spotkana przeze mnie zielona zjawa. Na nasłonecznionych polanach kwitły kwiaty. Przeważnie białe z różowymi lub zielono-żółtymi czubkami płatków. Tak doskonale piękne, jakby wyrzeźbione ze szlachetnych kamieni. Nad tymi pełnymi słońca miejscami, które Gatea okrążała, trzymając się z kraju i uważając, żeby nie dotknąć żadnego z niezwykłych kwiatów, unosiły się aromatyczne zapachy. Zauważyłem jednak, iż omijała je pośpiesznie i nigdy nie patrzyła prosto na kwiaty. Raz, kiedy zostałem nieco z tyłu, odwróciła się, przywołując mi ruchem ręki. Wskazując na kwiaty, powiedziała: one są niebezpieczne dla nas. Ich woń może uśpić wędrowca i zesłać mu dziwne sny. Nie miałem pojęcia, skąd o tym wiedziała, gdyż nigdy nie widzieliśmy niczego podobnego. Każda jednak mądra kobieta dobrze zna się na roślinach. Może Gatea w oparciu o tę wiedzę wyczuła, co było niebezpieczne, nawet jeśli dotąd się z tym nie spotkała. Guru już nas wyprzedził i nigdzie go nie widziałem. Nie zatrzymaliśmy się na południowy posiłek, zresztą moje zapasy nie starczą nam bojgu na długo. Zacząłem się rozglądać za zwierzyną albo owocami, jagodami, którymi moglibyśmy zaspokoić głód. Lecz w tamtym lesie niczego takiego nie zobaczyłem. W końcu znaleźliśmy się wśród drzew, które wydawały się blisko spokrewnione z drzewami rosnącymi w naszej dawnej ojczyźnie. Niedługo potem natknęliśmy się na wydeptaną przez zwierzęta ścieżkę i na świeże tropy jeleni. Gatea się nie zatrzymała, ale mnie dodała otuchy myśl, że kiedy rozbijemy obóz, może będziemy piec nad ogniskiem świeże mięso. Dziewczyna szła tak szybko, jak na to pozwalało gęste poszycie. Zaniepokoiłem się i w końcu przerwałem milczenie. Mam trochę żywności, powiedziałem nagle. Chyba powinniśmy coś zjeść. Była tak zajęta własnymi myślami, że moje słowa ją zaskoczyły. Zatrzymała się, sięgnęła do sakwy i rozejrzała się wkoło. W pobliżu leżał omszały pień, usiadła na nim. Ulokowałem się obok i wyjąłem opróżnioną w 3/4 torbę z mąką oraz niewielki kawałek wędzonego mięsa. Gatea zaś wydobyła swoje zapasy. Garść suszonych owoców i dwa zleżałe podróżne suchary. Jak sobie radziła, gdy była sama? Może gru polował dla niej, a może w pobliżu drogi, którą szła, rosło więcej jagód i owoców? Nic z tego, pokręciła głową, gdy zaproponowałem jej połowę wędzonki. Nie jada się tu mięsa. Byłoby znacznie lepiej, gdybyś to zakopał. Spojrzała z odrazą. Jego zapach, choć jest stary i suchy, może przyciągnąć różne stwory.
Zastanowiłem się nad tym. To prawda, że wiedziała o tym kraju więcej ode mnie. Lepiej więc zrobię, stosując się do jej rady. Oczywiście tylko do pewnego stopnia. Z westchnieniem zakopałem wędzonkę w miękkiej ziemi obok pnia, na którym siedzieliśmy. Zjadłem suchar i trochę owoców, które podała mi Gatea. Moją mąkę odłożyliśmy na później. Dokoła panował spokój i teraz, gdy przestaliśmy płoszyć zwierzęta i usiedliśmy, zacząłem słyszeć cicho odgłosy lasu. Po pniu drzewa zbiegło jakieś stworzenie. Używało puszystego ogona do utrzymywania równowagi. Miał wydłużoną, wąską główkę i nie odrywał od nas bystrego spojrzenia. Pisnęło cichutko. Gata ćwierknęła cicho. Zwierzątko cofnęło się nieco w górę pnia, później zatrzymało i przyjrzało jej się uważnie. Sądząc po ostrych zębach, należało do rzędu myśliwych. Dobrze mu się widać powodziło, bo ciało miało pulchne oraz błyszczące, miękkie futerko. Stworzonko znów pisnęło. Nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że na swój sposób odpowiedziało mojej towarzyszce. Zbiegło po pniu, zeskoczyło na ziemię i bez lęku podbiegło do dziewczyny, która wyciągnęła ku niemu kawałek suszonego owocu. Wzięło go od niej przednią, podobną do ręki łapką. Posługiwało się nią równie zręcznie, jak człowiek swoim pięcioma palcami. Zjadło owoc, później zaś przykucnęło, wymachując ogonem z boku na bok i zaczął popiskiwać i ćwierkać. Najwidoczniej coś mówiło w swoim języku i szybko zmieniłem opinię o jego inteligencji. Gatea znów zaświergotała, po czym pokręciła głową z żalem. Wyglądało na to, że nie zrozumiała nowin czy posłania, które przyniosło zwierzę. Piski małego myśliwego zakończyły się przeciągłym skowytem, w którym zabrzmiała nuta strachu. Potem zwierzątko, jak czerwona błyskawica, wróciło między gałęzie wybranego przez siebie drzewa. W lesie zapadła cisza. Gatea włożyła resztkę żywności do sakwy i pochyliła się lekko do przodu, nasłuchując. Sam nie słyszałam niczego, ale to samo w sobie już było ostrzeżeniem. Zapragnąłem ujrzeć srebrzystą głowę gru wynurzającą się z krzaków. Głęboko ufałem w jego czujność i umiejętność walki. Nie wątpiłem, że przez las wędruje jakaś nieprzyjazna siła. Wstałem jak najciszej i znieruchomiałem. Z góry dobiegło mnie znajome głośne krakanie. Tak krzyczały czarne ptaszyska, które nękały nas w dolinie Garna. Nie mogły przedrzeć się przez sklepienie drzew, ale byłem pewny, że wiedziały o nas. Nie atakowały, lecz osaczywszy czekały jak psia sfora, którą myśliwy puścił tropem zdobyczy. Wykryto nas. Zbliżała się nieznana siła. Musiała być zła, jeżeli te ptaki słuchały jej rozkazów.